Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka Technologicznego Maniaka. A w dzisiejszym odcinku dosyć nietypowo, ponieważ chciałbym Wam pokazać śrubokręty od Xiaomi. Mianowicie Xiaomi Wiha oraz Xiaomi Wow Stick. I tak jak Xiaomi obydwie te rzeczy nazywa screwdriver, czyli po prostu to jest śrubokręt, to na potrzeby tego odcinka to po lewej, czyli Wichę, będę nazywał wkrętakiem, a to po prawej, czyli Wow Stick, który mam w tej ręce, będę nazywał wkrętakiem albo wkrętarką elektryczną. Tak będzie lepiej, bo właśnie to trzymam w ręce. Ale żeby było ciekawie, to sklep Gearbest, od którego to otrzymałem, a poprosiłem o te rzeczy właśnie do testów, już je testuję dosyć długo, więc myślę, że mogę co nieco powiedzieć, przesłał coś jeszcze. Przesłał dodatkowo jeszcze dwie sztuki, czyli mamy jeszcze jedną Wichę i jeszcze jednego Wowsticka, który może trafić do Was. Tak więc, moi drodzy, bardzo mały i króciutki konkurs. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, obowiązkowo musisz subskrybować ten kanał, następnie zostaw łapkę w górę, a na samym końcu napisz komentarz, który się rozpoczyna od K w kwadratowym nawiasie, żebym wiedział, że te osoby biorą udział w konkursie, wyniki wylosuję plus minus za tydzień, więc albo Wichę, albo Wowsticka możecie wygrać, dwóch zwycięzców będzie. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. A zanim przejdziemy dalej, to zapraszam na G2A, gdzie możecie sobie kupować tanie gry, a z kodem Stilgar macie 3% cashbacku, link w opisie. Tak więc zacznijmy na sam początek Xiaomi Wicha. Wichę być może niektórzy z Was znają, to jest firma, która tak naprawdę robi po prostu narzędzia, wkrętakie i inne różne fajne rzeczy, więc Xiaomi po prostu z Wichą postanowiło współpracować i zrobić specjalny, można powiedzieć, ekstra wkręta. No ale jak to Xiaomi, to musiałem to przetestować, więc na samym początku co otrzymujemy? Bardzo ładne aluminiowe opakowanie, w którym to w środku znajduje się nasz śrubokręt oraz aż 24 różne bity. Jeśli chodzi o samo opakowanie, to oprócz tego, że jest eleganckie, wygląda pięknie i jest aluminiowe, więc ładne jest w ręce. Ma jeszcze jakąś tam fakturę antypotową i ble, 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 o czym za chwilę będziemy również mówić. Minus tego jest taki, że strasznie szybko się brudzi oraz strasznie szybko się rysuje. Nie wiem, czy to widzicie, ale opakowanie, pomimo tego, że mam je może od 2 miesięcy, od 1,5 miesiąca, już jest naprawdę porysowane, a dbałem o nie. Zaufajcie mi. Żeby dostać się do środka, wystarczy od góry nacisnąć, jest taki zwykły system i po prostu nam nasz środek, niestety plastikowy, wychodzi. To jest obudowa, która nam nic nie przeszkadza, a w środku mamy to. Wszystkie rzeczy, nie licząc samego śrubokręta, są tutaj na magnesach, więc śrubokręt nam wypadnie, ale obity naprawdę nie ma co się... Nie, zaufajcie mi, tak normalnie nie robicie. Obity nie ma co się martwić. Gdzie on mi polazł? O, widzę. Tak więc oprócz samego śrubokręta, który niestety w tym miejscu się aż tak dobrze nie trzyma i lubi nam dosyć głośno chodzić, kiedy mamy to w opakowaniu, mamy 24 różne bity. Poczynając od krzyżaków, potem mamy płaskie, potem mamy torksy, a potem mamy różne specjalistyczne. Dokładnie to, co znajdziecie w środku, macie w linku, w opisie. W opisie postaram się Wam dać link do kupna tych rzeczy, czy to od tego, czy do Wowsticka, oraz jakiś kupon. Tak więc oczekujcie, moi drodzy, jakiegoś przypiętego komentarza. Jeśli ktokolwiek by chciał kupić, to myślę, że jakiś kupon od mojej, można powiedzieć, menedżerki z chińskiej dostanę. Więc jeśli będą jakieś spoko ceny, to z miłą chęcią się podzielę, więc link w opisie oraz może być jeszcze w przypiętym komentarzu jakiś kupon. To normalnie kosztuje około 90 zł. Wowsticka w tej formie już nie znajdziecie, jest już nowsza forma, lepsza z opakowaniem, z 18 bitami, ja mam tylko 12 i to kosztuje około 105 zł, więc kupon raczej jak już będzie to pewnie 10, 15, może 20 zł niżej. Ale jak sami widzicie, mam tutaj dosyć fajną opcję ilość bitów. Ja od razu mówię i zaznaczam, że nie jestem specem, nie jestem majsterkowiczem ani niczym innym. Ten odcinek bardziej nagrywam dla laików, którzy są po prostu ciekawi tego typu sprzętu i jak to działa w zastosowaniu codziennym. A jako, że ja pracuję z komputerami, laptopami, monitorami i tak dalej, to dosyć często je rozkręcam, żeby również pokazać środek. Więc same bity są fajne, namagnesowane, mają takie specjalne miejsce i dzięki temu nam po prostu nie wypadną. Sami widzieliście, jak musiałem szalenie ruszać i jeden bit po prostu mi odpadł. Bardzo fajna sprawa. Same bity wydają się naprawdę bardzo solidne. Tak bardzo, że ja, pomimo tego, że je używam bez przerwy, to nawet nie widzę jakichkolwiek jeszcze aktualnie zarysowań czy innych rzeczy, więc bity powinny działać jak najbardziej ok. Minus tych bitów jest taki, że niestety akurat w tej wisze, o ile to się tak odmienia, te bity są naprawdę słabo namagnesowane, w znaczeniu słabo zbierają śrubki. Problem jest ze śrubkami, ponieważ kiedy tą śrubkę naszą odkręcimy, to te bity nawet nie chcą, żeby ta śrubka się z nimi gdzieś potem wyszła i musimy odwracać sprzęt, nieraz coś popukać, żeby po prostu nasza śrubka wyszła, więc to jest akurat minus. O tym mówię, ponieważ Wowstick również ma bity inne, trochę słabsze, ale lepiej namagnesowane. Ale czy magnesowanie jest najważniejsze? No nie wiem, może tak, może nie. Idziemy dalej do naszego wkrętaka. Wkrętak wygląda bardzo niepozornie, wygląda jak typowy długopis, bardzo fajnie leży w dłoni, ma takie fajne płaskie szlify. Dodatkowo Xiaomi się jeszcze chwali, że są tutaj jakieś specjalne faktury antypotowe i tak dalej. Muszę przyznać, że mi osobiście bardzo się fajnie na tym pracowało, nie miałam żadnego problemu właśnie ani z potem, ani z trzymaniem tego, nawet kiedy coś bardzo mocno mi po prostu gdzieś uwięzło, mogłem to tym otworzyć. Następna sprawa to oczywiście bity, które wchodzą na miejsce
Idealnie, bardzo mocno się trzymają, więc bardzo fajna opcja. Oraz coś, co mi się podoba najbardziej, czyli końcówka, która się kręci. Jak się pewnie domyślacie, kiedy macie jakąś naprawdę mocną śrubę, to musicie sobie śrubokręt dać tak. Ała, to jest ostre. Dobra, bez bita to wam zaprezentuję. Śrubę po prostu musicie mocno tutaj zrobić, musicie mocno docisnąć i dopiero wtedy kręcić. Tutaj macie ten plus, że kiedy dociskacie nawet maksymalnej siły, to cały śrubokręt się kręci. Więc dzięki temu, że dociskacie, nie macie problemu... Robię sobie dziurę w ręce. Nie macie problemu, żeby dalej to wszystko tak naprawdę odkręcać, więc to jest bardzo fajna opcja i szanuję. To jest prawdopodobnie jakieś jedno małe łożysko i tyle, a to tak dużo daje, że szkoda. Bo jak sobie zrobicie to normalnym śrubokrętem, kiedy dociśniecie, to macie problem, że jeszcze mocniej musicie tak naprawdę kręcić, żeby wam się nie kręcił właśnie w dłoni. Więc nie dość, że mocniej dociskacie, gorzej się wam kręci, to taka opcja jest genialna. Bardzo proste. Proste i genialne. Oczywiście to jest aluminium i jeszcze mi się nie zepsuło, więc działa dobrze. Przejdźmy do Wowsticka. I z drugiej strony mamy Xiaomi Wowsticka, czyli coś całkowicie innego. Nowa wersja Wowsticka, tak jak mówiłem, już nie ma takiego tekturowego opakowania, tylko jest normalne opakowanie. W środku mamy jeszcze piankę i do tego zaczynamy. Dwie tuby, po 6 bitów każda, tylko i wyłącznie krzyżakowy, jak i płaski, od najmniejszych do największych. No i to, co nas najbardziej interesuje, czyli sam Wowstick. Wygląda on mniej więcej tak. Xiaomi Wowstick. Wow! To było denne. Tak wygląda to jak swego rodzaju o wiele grubszy długopis. Jeśli chodzi o wykonanie, bardzo fajny, taki bardziej struktura, można powiedzieć, nawet gumy. Nie wiem, z czego to jest nawet wykonane. Czuję jak plastik, ale z drugiej strony czuję, jakby to była taka fajna guma. Naprawdę można mieć bardzo fajny chwyt na tym wszystkim. Oprócz samego napisu Wowstick z tyłu mamy rzecz do przekręcenia. Można to otworzyć jakąś monetą albo czymkolwiek innym. A w środku znajdują się, moi drodzy, dwie baterie, typowy ja. Dwie baterie... I pomimo tego, że ja Wowsticka używam o wiele więcej niż wichy, tak po prostu, bo jestem leniem i lubię, kiedy coś samo się wykręca, a nie ja muszę kręcić, no to baterie dalej działają, już 1,5 miesiąca. Chociaż i tak sobie zainwestowałem w ładowarkę i akumulatorki, no ale na razie dalej działa. Tak więc zakręćmy to wszystko. I oprócz tego mamy tutaj tylko i wyłącznie jeden przycisk. Przycisk dosyć prosty. W jedną stronę śrubki zakręcamy i to się nam kręci, a w drugą stronę odkręcamy i to się nam odkręca. A żeby nie być takim gołosłownym, to powiedzmy, że pójdę coś i będę na żywo rozkręcał i gadał o tym sprzęcie. Tak więc do rozkręcania wziąłem sobie konsolkę, którą testowałem. Jestem po prostu ciekawy, jak ona będzie wyglądać w środku. FC Compact 2, czyli taki chińska podróba Pegasusa, który był podróbą Famicoma. Wygląda to mniej więcej tak i po prostu chcę to rozkręcić. Nie wiem nawet, jakie to są śrubki, jedynki albo dwójki. Dobra, mniejsza z tym. Spróbujemy to jakoś rozkręcić, a ja w tym czasie będę mówił jeszcze o rzeczach. Tak więc, mamy Wowsticka. Wezmę też wichę. Powiedzmy, że pół śrubek zrobimy jednym, pół śrubek zrobimy drugim. Chyba będzie najgrubsza. To chyba będzie dwójka, z tego co mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy. Tak, idealnie. Dobra, zakręcimy na maksa. Zobaczymy, czy Wowstick sobie da radę. Spróbuję na maksa zakręcić, ale boję się, że to pęknie. Dobra, jest na maksa. Zobaczymy, czy Wowstick sobie da radę. A to jest ten, czyli to jest dwójka. Tak jest, dobra. No to wichę mamy. To sobie teraz możemy schować. Jeszcze tylko Wowstick na samym tyle mam największy. Odkręcanie, zakręcanie, działa. Tak więc przejdźmy do roboty. Ten dokładnie zakręciłem specjalnie wichą, tak mocno jak tylko mogłem. Nie wydaje mi się, żeby to dało radę odkręcić, więc może pierw inną śrubkę. Powiedzmy, że damy tutaj, po prostu sobie montujemy i wystarczy kliknąć przycisk, żeby to odkręcać. Więc śrubka, trzymamy, nie daje rady, pomóżmy mu lekko, o daje radę. No i się odkręca. I tak to wygląda. Odkręciłem. Proszę bardzo, oto jest nasza śrubka. Tak więc gdzieś to muszę położyć teraz. Szkoda, że Chińczyki nie wpadły na pomysł, żeby zrobić jeszcze jakieś miejsce, żeby się śrubki na przykład przyklejały do tego. To już by było genialne. Mam pomysł. Dobra, skoro to jest tak namagnesowane, to mogę śrubki dawać tutaj. Bo tu też jest magnes. Spoko, tutaj będziemy dawać śrubki. Następne zastosowanie śrubokrętów od Xiaomi. Dobra, tak więc jak sami widzieliście, już tą śrubką mieliśmy problem. To jest moja zakręcona śrubka ręcznie. Zobaczymy, czy Wowstick da sobie radę. Klikamy. O, dobra. Jednak muszę mu lekko pomóc. Ale to nie żaden problem, ponieważ to dalej można używać jako śrubokręt. Po prostu dajemy, na samym początku lekko przekręćmy, żeby mu pomóc, a potem już sam daje radę. Nie jest to zbyt mocne urządzenie, jak się pewnie domyślacie. Jest to zwykła, ręczna, mała wkrętarka z lekkim obrotem, bez jakichś biegów ani czegokolwiek innego, ale daje radę. I tak jak mówiłem, na magnesowanie tego to jest istna bieda. No ale spoko, odkręcajmy dalej. Leciutko, wystarczy pomóc, a potem leci dalej. Tak w XXI wieku odkręca się śrubki z chińskich konsolek. Okej, trzy śrubki odkręciliśmy tym, teraz trzy śrubki odkręćmy może tym. Zacznijmy od tego.
I to jest ten system, o którym mówiłem. Wystarczy dosłownie kręcić śrubokrętem i to idzie strasznie szybko. Ten patent od Xiaomi, nie wiem czy to Xiaomi wymyśliło, bo ustawiam, że naprawdę dużo śrubokrętów jakiejś wyższej półki może to mieć, ale że się po prostu trzyma tym wszystkim, o ale mocne, jedną stronę, a potem wystarczy lekko docisnąć i ruszać śrubokrętem. Genialna sprawa. Szybko nam poszło, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie trwać dłużej. Czy to jest wszystko? Tutaj pod tym nie ma. Nieraz w tych laptopach pod naklejkami jest jeszcze jedna śrubka i człowiek nawet o tym nie wie. Dobra. Teraz to trzeba... O, dobra. Teraz to trzeba jakoś zdjąć. Wszystko się trzyma, okej. Okay. Tak wygląda góra. Czyli to jest system wyjmowania... wyjmowania tych kartridży. Czyli po prostu taka, można powiedzieć, dźwignia lekka. Tu są nasze przyciski. Tego lepiej nie dotykać. Klapka, okej. Okay. To jest to, co nas najbardziej interesuje. Tak to wygląda wszystko w środku. To jest płyta główna. Tutaj są zwykłe połączniki do padów. Tu jest włącznik, wyłącznik. Albo tu. Nie wiem, który to był włącznik, wyłącznik. Push this button to restart. Push this. Okej. Okay. Czyli po prostu jeden włącznik nam został tutaj, a drugi został tutaj. No mniejsza z tym. A nie, one są inaczej całkiem. Czyli to jest włącznik, wyłącznik, a to jest reset. Następnie mamy to coś połączone z czytnikiem naszych kartridży i następnie to wszystko jest połączone z naszymi wyjściami do audio i do wideo. Kurczę, wygląda to wyjątkowo ciekawie. Jestem ciekaw, jak wygląda to, ale z tego, co widzę, to jest jakoś zlutowane i następnie chyba przykręcone i chyba tego odkręcić niestety nie mogę. No spróbujemy. Tylko to jest chyba mniejsze. Dasz radę? No pięknie. Ale śrubę tutaj dali. Dobra, czyli to damy sobie może tu. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać od środka. Lekka pomoc. No i leci samo. Jak pewnie zauważyliście, jeśli szybko kręcicie śrubokrętem, to zrobicie to szybciej. No ale po co kręcić? Po coś jest ta technologia, co nie? Powiem wam, że kocham po prostu rozbierać różne rzeczy. Odkąd zacząłem pracę ze sprzętem komputerowym, ja jestem, można powiedzieć, testerem, recenzentem, redaktorem, a i testuję różne sprzęty i głównie laptopy na przykład, albo komputery jakieś, to kocham to wszystko rozbierać. Wow, patrzcie jak to wygląda, tutaj praktycznie nic nie ma. To wygląda tak biednie, ta cała płytka, że aż nie wiem. Okej, okay, no ale mimo wszystko udało się to całe to rozkręcić. Mógłbym jeszcze rozkręcić resztę. Rozkręcimy wszystko. Jak wszystko, to wszystko. Testujemy, jak to działa. Teraz jeszcze może tym. Okej. Okay. Powiem wam, że już trochę rozkręciłem rzeczy tymi śrubokrętami. Minusem wichy chociażby może być to, że ona na końcu jest zwężona, ale mimo wszystko nieraz może być to nawet za grube na pewne rzeczy. Nieraz mi się zdarzyło mieć taki laptop, który po prostu no nie ma bata, żeby tam cokolwiek tego typu weszło i wtedy musimy się zaopatrzyć chociażby w wydłużone bity. Na przykład, jest coś takiego, jeśli się nie mylę. Okej, okay. Tak więc cały system naszej konsolki, wszystko co odpowiada za grę, za ujście tak naprawdę naszego dźwięku oraz wideo, znajduje się tutaj. Tak wyglądają aktualnie, moi drodzy, konsolki. Naprawdę, ale to fajnie wygląda. Nie wiem, nie widzicie tego niestety, ale kiedy bym zrobił pod światło, mam latarkę, to widać z drugiej strony tą ścieżkę całą. Tak na zielono. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że będzie to widać. Nie wiem, czy... Kurczę, może jak dam blisko? Za mocną latarkę mam. Nie wiem, czy to widzicie. Aż zobaczę tutaj. O, chyba lekko widzicie, moi drodzy, taką zieloną ścieżkę, która jest po drugiej stronie. Fajnie to wygląda, jakbyśmy mieli jakiś rentgen w oczach albo coś. No mniejsza z tym. To jest cały system, który odpowiada tak naprawdę za działanie naszej retro konsolki, żebyśmy w środku mogli czytać kartridże i grać w jakieś różne rzeczy. A tu jest jakaś guma albo plastelina, nie wiem co to jest, nawet boję się dotknąć. No ale tak to wszystko wygląda. Jejku, jak ta technologia idzie do przodu, co nie? To wygląda tak biednie w porównaniu do, nie wiem, rozebranej chociażby karty graficznej aktualnie, czy to nawet płyty głównej, tak po prostu zwykłego komputera. Ech, no cóż, ale to teraz to czas wszystko zakręcić. Najfajniejsza część to jest rozbieranie, zakręcanie już nie do końca. A to było tak. Zakręcimy to wszystko wow stickiem, więc pozwólcie, że ja po prostu pierw najzwyczajniej w świecie... O cholercia, tu jedne są dłuższe, a drugie... To nie było mądre, bo jedne śrubki są dłuższe, a drugie krótsze i nie mam pojęcia, który był gdzie. Myślałem, że wszystkie są takie same. Ech, typowie ja. Normalnie to zawsze sprawdzam i ogarniam, ale na potrzeby tego odcinka powiedzmy, że nie zabezpieczyłem się. Te dłuższe będą po środku, a reszta chudszych będzie tam, bo widzę, że są te takie podważniki, no to podniesienie takie. Okej, okay, czyli to będzie tak. Dobra, jednak niestety tego się nie da tak włożyć, jakbym chciał to włożyć.
Więc najzwyczajniej w świecie trzeba to zrobić ręcznie. Please, trzymaj się tego. Udało się. Nie udało się. O tym mówiłem. Okej, wkładamy w miejsce i klikamy. Działa idealnie. Oczywiście na sam koniec możemy mu pomóc, leciutko zakręcić, dokręcić i myślę, że będzie spoko. A następne śrubki gwintowane, zwykłe, bez czubka, tutaj. Czy ktoś z Was może zna jakiś sposób, żeby namagnesować lepiej bity? Czy da się to jakoś zrobić, żeby były po prostu lepiej namagnesowane? Lepiej trzymały nam śrubki i wszystkie inne rzeczy? Bo gdyby tylko i wyłącznie tą rzecz poprawić, to by było wprost genialnie. Można powiedzieć, że to jest taki jedyny minus tego wszystkiego. Tych właśnie urządzeń od Xiaomi. Ale poza tym ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania tego, jakością tak naprawdę wszystkiego. To jest po prostu sprzęt, który nie dość, że wygląda ładnie, nie dość, że prezentuje się zaskakująco dobrze, to jeszcze bardzo dobrze działa. Wiem, że obstawiam, że majsterkowicze nie patrzą na to, czy ich śrubokręt jest w jakimś eleganckim etui, czy nie, ale sama możliwość przenoszenia tego w ten sposób, nie zgubienia niczego, jest bardzo fajną opcją. Pozwólcie, że to zakręcę i podsumujmy sobie odcinek. No, tutaj już taka mocna śruba, ale daje radę. Dokręciło. Kurde, szacun. Jedna śrubka mi gdzieś zniknęła. Ja mam. Tak więc myślę, moi drodzy, że czas na podsumowanie tak naprawdę tego odcinka. Co o tym wszystkim sądzę, co o tym wszystkim myślę i jak to wszystko działa, czy może jednak nie działa. No więc tak. Moim zdaniem bardzo fajna opcja. Powiem szczerze, że to jest po prostu super. To jest bardzo fajne, wygodne dla leniuchów, którym się nie chce kręcić, którzy nie chcą, żeby potem ich nadgarstki bolały, kiedy odkręcą 50 śrub albo 100, czy nawet więcej. To jest ok. Tylko pamiętajcie, że do tego trzeba mieć baterię. Oczywiście jak się baterie wyczerpią, nie ma problemu, dalej możemy tego używać jak zwykły śrubokręt. W przypadku Wichy otrzymujemy sprzęt naprawdę elegancki, o bardzo dobrej jakości wykonania, z bardzo dobrymi bitami, chociaż są słowo namagnesowane, ale po prostu sprzęt, który naprawdę wygląda i wydaje się bardzo solidny i ładny. Więc, czy poleciłbym któryś z tych? Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie tym wszystkim zaskoczony i mi po prostu bardzo, ale to bardzo fajnie się tymi rzeczami pracuje. Czy poleciłbym ten czy ten? Najbardziej poleciłbym obydwa, bo macie Wowsticka, który jest spoko i mamy Wichę, która może być w innych tak naprawdę sytuacjach również dobrze wykorzystana. Czy ja tu mam jakąś śrubkę? Więc najzwyczajniej w świecie zarówno to, jak i tamto wydają się rzeczami jak najbardziej fajnie zrobionymi i użytecznymi, jakby się nie dziwić. W końcu jest to Xiaomi lepsze, wiadomo, więc co by się tutaj tym bardziej dziwić. Dobra, teraz to muszę jakoś złożyć. Domyślam się, że zrobienie tego do góry nogami byłoby łatwiejsze, ale ja jestem sobą. Dajcie mi pracować po mojemu. Udało się. Dobra. Więc podsumowując, sprzęt jest naprawdę fajny i wyjątkowo dobry. Dla takiego, można powiedzieć, zwykłego, niedzielnego, jakiegoś majsterkowicza, który czasami chce coś otworzyć, bardzo fajna opcja. W przypadku Wichy pamiętajcie, że mamy jeszcze Torxy, mamy jeszcze jakieś inne specjalistyczne tak naprawdę również i bity, więc bardzo fajna opcja. Więc wydaje mi się, że mogę to śmiało polecić. Mi osobiście pracuje się tym wyjątkowo fajnie. Wreszcie mam jakiś dobry śrubokręt, nie jakieś tanie, nie wiadomo skąd. Chociaż mam dalej parę śrubokrętów naprawdę fajnych i sensownych, naprawdę dobrych, które biją nawet jakością i Wichę. No ale mimo wszystko one trochę dużo kosztują, a tutaj za 80 zł mamy coś z 24 specjalnymi końcówkami. Więc bardzo fajna opcja. No i Wowstick, którego jak sami pewnie zauważyliście, używam o wiele więcej, bo nie chce mi się kręcić, po prostu sobie klikam i z Wami gadam, jest to wiele luźniejsza sprawa. I o wiele prostsza sprawa, żeby po prostu klikać i to wszystko działa. O nie, ostatnia śrubka. Tak więc, moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie o całości. Jak sami pewnie również słyszycie, zbyt głośne to nie jest. Może jak to dam obok mikrofonu, to możecie słyszeć takie leciutkie brzęczenie, ale mimo wszystko obstawiam, że jeśli ktoś by Wam spał w pokoju, to bez problemu nikogo tym nie obudzicie. Kliknięcie tego jest głośniejsze niż samo brzęczenie. Więc suma summarum, udało się wszystko złożyć. Wszystko działa. Więc jest spoko. Więc ja mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek Wam się podobał. Ja tymczasem będę to wszystko już pakował. No i sobie to wszystko oczywiście zostawiam, bo ja to dostałem do testów i również dla siebie od sklepu GearBest. Serdecznie dziękuję. No i tak jak przypomniałem, tak jak powiedziałem na początku, jeszcze jest konkursik dla Was, tak więc do wygrania właśnie Wowstick czy też Wicha. Będą dwa losowania. Powiedzmy, że pierwsza osoba wygra Wichę, a druga osoba wygra Wowsticka. No tak po prostu przyjmijmy, co nie? Pierwsze miejsce, które tam powiem, więc będzie. Za tydzień około będą wyniki, moi drodzy, więc bądźcie czujni, oczekujcie na wyniki, bo to jest naprawdę ważna opcja, żeby te wyniki i sprawdzić i po prostu nagrodę odebrać. Więc ja mam nadzieję, że było spoko. Ja Wam życzę oczywiście miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa. Pamiętajcie, by subskrybować kanał. Cały sprzęt, którym nagrywam i który tutaj widzicie, mam oczywiście w opisie. Możecie sobie tam poklikać w linki. Ja również zapraszam na Snapchata, na Instagrama i wszędzie. I na G2A jeszcze. Link w opisie. A to polecam. Wow.
Nie wiem, czemu to robię, ale ta nazwa mnie po prostu rozbraja. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.